Witam bardzo serdecznie, proszę bardzo, oto nowa zupeczka od Vivona. Dzisiaj będzie ostro kwaśno i to jest ostre, ostre to, patrzcie, ostre, 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 kwaśno, ostro kwaśna, wow, wow, no ciekawe, czy będzie taka kwaśna, no ciekawe. No tutaj mamy ładne obrazeczki, tutaj teraz przyjrzymy się składowi, standardowo, gdyż skład jest bardzo ważny. Zobaczymy, jakie mamy substancje odżywcze, które nasz organizm zarakują, czy coś tam. Tutaj mamy takie, no, tabeleczkę tych wartości odżywczych, czy coś tam, ile kalorii. To, a tutaj standardowo, tak jak wszędzie, instrukcje obsługi tej zupki, no co tam, pokruszymy sobie delikatnie, żeby w mordzie fajnie się ten mieściło bez problemów. No i teraz otwieramy właśnie i wysypujemy całą zawartość torebeczki sobie elegancko do talerzyka. Oho, oho, coś wypadło z tego torebeczka, tam chyba jest jakaś saszetka z olejem czy jakimś pieprzem. Zaraz sobie oblukamy, co oni nam to dali. Tutaj mamy jakiś taki brudny olej, zapomnieli chyba go odcedzić, czy nie wiem co, no ale chyba tak ma być. No oczywiście, że tak ma być. A drugie to jest jakieś coś, jakaś niebieska torebeczka, wygląda trochę jak kondom, ale nieważne. No najpierw wsypujemy, wlewamy, znaczy się, tegoż naszego oleja jakiegoś zategowanego. O, proszę bardzo, otwieramy i wysrywamy wszystko. To pewnie pikantność i inne takie pierdoły. Myślałem, że sobie palce pobrudziłem, ale jednak całe szczęście nie. No i przez to, że w tym torebku oleja są jeszcze jakieś grudy jakichś, nie wiem, jakichś zasuszonych pierdół, czy nie wiem czego to, to strasznie ciężko to jakoś wydobyć i musiałem tak, o proszę bardzo, się jakoś bawić, prawie jak pieprz wytętegowywać z torebeczki. Oczywiście jak najwięcej próbuję wydobyć tych przypraw, gdyż każdy mililitr, każda odrobinka, atom tej przyprawy zmieni nam smak potrawy, dlatego warto się starać. Teraz przyszedł czas na drugi nasz torebek. Tym razem nie wiem co to, coś jak sól, ale zgaduję, że to jest sól i jakieś tam przyprawy chemiczne plus kwasek cytrynowy, żeby była ostro kwaśna. Włączamy sobie czajniczek na wodę na czajniczek i zalewamy sobie elegancko zupeczkę, naszą dupeczkę, ażeby nam fajnie kluseczka spuchła i nasz żołądek zapełniło to elegancko. No proszę bardzo, teraz bierzemy sobie nasz ulubiony talerzyk jak zwykle i przykrywamy nim niechybnie nasz talerzyk, żeby drugi talerzyk, no i nastawiamy oczywiście czas i oczywiście, no i leci sobie czas. Zatem czas ja sobie tam odpoczywam, patrzę sobie jakieś memeski czy inne takie tam pierdoły, a zupeczka nasza nam dochodzi, ważne żeby się nie spuściła. I teraz już proszę bardzo, czas się skończył, zobaczymy w jakim stanie nasza zupeczka ostro kwaśna jest. O, proszę bardzo, taka właśnie zupa bez zmian praktycznie. I co, może jeszcze gorąca ona będzie? A najpierw zamieszamy, żeby zobaczyć, jakie tu reakcje zaszły. No coś tam, ten jakiś olej się wytentegował, te sole chyba się wymieszały, właśnie pomieszamy tak elegancko, żeby wszystko się ładnie wybełtało. Ładnie kluseczki wyglądają, ale dla nas to jest za mała objętość tych kluseczek, do tego jest to gorące, a po co sobie dawać podwójnie ostrości? A poza tym ja nie chcę sobie języka poparzyć, bo później nie będę nic czuł, dlatego czekamy, właśnie poczekamy sobie. I teraz czas nam zapierdziela, widzimy jak niektóre kluseczki ruszają się z prędkością światła, wszystko nam powoli puchnie, poziom wody standardowo się obniża,
Trochę źle, że tam po krawędziach są ten, czasem olej jest, bo olej zostaje na krawędziach talerza, ale właśnie to są, po to się tak wyciska te torebeczki co do kropelki, żeby właśnie te kropelki zostały na krawędziach naszego talerza, a jak wiemy, to jest marnacja jedzenia, bo a dla studenta tam innego biednego człowieka, któremu jedzonko jest potrzebne do życia, niezbędne, to każda taka kropelka to jest na przykład, nie wiem, minuta albo sekunda energii, a no chyba, że jest się grubym czy coś, no to wtedy to można na tym oszczędzać, nie? Ale to też idzie zarazem z tym smak potrawki, gdyż każda kropelka dodaje intensywności tego smaku, a ja znam ludzi, znaczy nie znam, ale widziałem ludzi, co nie wyciskali tych rzeczy do końca i normalnie mnie szlak jasny trafiał, krew nagła zalewała, bo ja jestem pod niektórymi względami perfekcjonistą i mnie po prostu irytuje to, jak niektórzy się zachowują w tym, jak dodają niektóre rzeczy do rzeczy albo robią coś na odpierdol, żeby byle, o przepraszam bardzo za przekleństwo, ale no nic, dobra, zupeczka nam się zrobiła. No i teraz podsuwamy sobie swoje dupsko i zabełtamy, zamieszamy, zobaczymy jak to tam, o jak ładnie już wszystko wygląda, tak sprężyście, spuchło jak gąbka w wodzie, czy coś takiego, jak widać, czyli pewnie te kluski są robione z jakiejś gąbki, czy nie wiem, nie wiem czego, że tak puchną, no ale fajnie, zajmą nam dużo jedzenia w brzuszku, znaczy miejsca, i teraz sobie elegancko wpierdzielamy. I co do zupki mogę za ten czas powiedzieć. Co do zupki powiem za ten czas, że zupka jest bardzo dobra. Jakoś specjalnie kwaśności nie czułem. Ostra była, na początku ostrości w ogóle nie czułem, że tak myślałem, ha, oszukali mnie, ale później delikatnie poczułem, bo za szybko tak jakby się wziąłem za to. I tak jakby no dało sobie znać, ale później już byłem przyzwyczajony, że żadna to ostrość. O i proszę bardzo, zjedzone, bardzo dobra zupeczka. No, no ostrości nie jest super ostra, a kwaśna też nie jest super kwaśna, a dlatego jest jak dla mnie w smaku bardzo dobra i mogę polecić każdemu. W ogóle ci ludzie, co próbują no, różnych rzeczy, to no, polecam tym ludziom, żeby spróbowali tej rzeczy też. Ja ogólnie, a za ten czas się żegnam, także do widzenia Państwu, także pa pa, elo!